I mamy przepiękną Annabel Strong. Zobaczcie, jakie ona ma ogromne kwiaty. Te hortensje Annabel Strong testuję tutaj od zeszłego sezonu. Wsadzałam je w zeszłym sezonie właśnie do gleby w tym miejscu. Powiem Wam, że popatrzcie, one po deszczu mają tylko takie wygięcie. Natomiast one były też cięte na jesień. Więc to jest taka, wiecie, porada dla Was, żeby one jeszcze mocniej trzymały pędy. Hortensje Annabel Strong różnią się tym, że hortensje Annabel Strong mają co do zasady mocniejsze pędy i mniej się pokładają. I faktycznie zauważyłam, że tak jest. Ale druga też rzecz jest taka, że właśnie jeżeli zrobicie to cięcie, to będzie super. Natomiast ja Wam powiem, że nawet teraz po deszczu widzę, że ślimaki zjadają mi liście. I robią taki właśnie brzydki, ażurowy efekt. Więc tutaj dalej trzeba walczyć ze ślimakami. Pędów już nie zjadają, pędy są po prostu bardzo mocne, ale liście dalej są dla ślimaków smakowite. Jeżeli teraz zachwyciliście się jeszcze hortensjami, możecie dalej wsadzać rośliny, ale wybierzcie takie tygodnie, kiedy nie ma upałów. Wybierzcie też to, że jednak będziecie musieli dużo nawadniać. U nas w ogrodzie jest nawodnienie, więc ja teraz dalej jeszcze kopuję rośliny, ale mimo tego nawodnienia i tak zauważyłam, że część roślin, na przykład, które ma troszeczkę dalej linie kropujące, no to gorzej się przyjmuje oczywiście w ogrodzie, mimo tego, że tą wodę dostaje, ale w mniejszych dawkach. Wasze hortensje teraz też w kwietniu potrzebują dużo nawodnienia, więc pamiętajcie o nich przy upałach. I jak zobaczycie, jest też jeszcze dużo pąków, które są zielone, więc one będą jeszcze piękniej bujnie kwitnąć. Ja jestem tak zachwycona tymi Annabel Strong. Mam jeszcze jedną rabatę, na której też mam Annabel Strong. Myślę, że pojawi się ich jeszcze więcej u mnie w ogrodzie. U nas pięknie w tym roku zaowocowały wiśnie. Jestem zachwycona i powiem Wam, że nasza tycia robi robotę, ponieważ przeważnie te wiśnie były zjadane przez szpaki bardzo szybko, ale nasz kot tutaj tak grasuje, że w tym roku no, wystraszyła trochę szpaków. Słuchajcie, za mną jest skarpa, bardzo trudna. Ja w ogóle w ogrodzie walczę z różnymi skarpami, które od początku na przykład nie były dobrze założone. I tu jest skarpa, która jest częściowo w słońcu, częściowo w cieniu. Obsadziliśmy ją kilka sezonów temu różami, przede wszystkim The Fairy i Excelsą. Excelsą tak, żeby się położyła. Powiem Wam, że wyszedł fantastyczny efekt, no i chcę Wam teraz pokazać, jak fajnie teraz wyglądają klematisy, jak wygląda róża Ewa, bym musiała ją jeszcze podwiązać, no i jak wygląda właśnie ta rabata. I taki właśnie mamy widok z naszej altany. Tu wszystkie te róże, zobaczcie, one... Tutaj jest właśnie The Fairy, z tyłu ta mocno różowa właśnie róża, która też tam dalej idzie, to jest właśnie Excelsa. Niestety, tak jak mówię, z Excelsą jest to, że ona lubi chorować, ale Excelsa się fantastycznie położy. Ona super porasta takie skarpy, więc wygląda to rewelacyjnie. Tu już się zrobiło naprawdę fajnie i mnie to bardzo cieszy, ponieważ bardzo ciężko było to jakieś rośliny utrzymać, zwłaszcza, że właśnie góra jest słoneczna, a dół jest praktycznie w cieniu. Ale zobaczcie, pokażę Wam teraz, jak wyglądają klematisy. Ja uwielbiam to miejsce, bo jest takie dzikie i tu mamy też dookoła dużo drzewek, więc jest mocny cień, ale też taki półcień dla roślin. Róża Ewa jest po prostu tutaj cudowna, fantastycznie rośnie, fantastycznie kwitnie. Ona później już słabiej kwitnie w drugiej części sezonu, natomiast w tym roku chciała bardzo dużo pędów. Ja muszę ją teraz podwiązać, bo widzę, że po urlopie dzieje się tu bardzo dużo, ale też w tym roku najbardziej ucieka z wszystkich zim. No i tutaj mamy też klematis, on tutaj pięknie się pnie, zobaczcie, jak zwisa po prostu tutaj po tych sznureczkach, które ja zwykle przypinam, żeby właśnie szedł do góry. Też go tutaj jeszcze muszę wyżej podwiązać, ale ten efekt mnie absolutnie zachwyca. No i to jest też taki moment, że teraz w lipcu w ogrodzie chodzimy też właśnie ze sznureczkiem, chodzimy z jakimiś obręczami do roślin i wiele roślin właśnie musimy podeprzeć, wiele roślin musimy gdzieś podwiązać, także cały czas jest sekator, sznureczek i działamy. Gdy biorę Was za spacery po ogrodzie, to zawsze Wam chcę pokazać ekstremalnie dużo. I dzisiaj postanowiłam Wam pokazać ścieżkę, słuchajcie, którą kilka lat temu nazwałam niebieską ścieżką. Nie wiem, czy widzicie teraz tutaj jakiś błękit dominujący, ponieważ mocno się zmieniło na przełomie lat. Ale to jest właśnie taki artyzm w ogrodzie i ja ten artyzm stosuję, słuchajcie, cały czas. Na tej niebieskiej ścieżce miało być kilka różowych róż, ale pewne róże zdominowały.
I to jest właśnie róża, którą Wam chciałam koniecznie pokazać. Ona teraz dopiero zaczyna mocniej kwitnąć. To jest cała kolekcja róż serii Rococo. Ja wielokrotnie na kanale opowiadałam Wam o różach serii Rococo. Według mnie ta seria jest piorunująca. One kwitną bardzo obficie, bardzo gęsto, wyglądają pięknie. To są róże, które wyglądają jak takie właśnie stare róże, ale z nimi nie ma problemu z taką właśnie mumifikacją po deszczu, jaka jest na przykład przy paszminie. Coś cudownego, teraz są właśnie w pąkach, za mną tam są kolejne, no muszę Wam pokazać, co tu się dzieje. I w tym roku ta rabata mnie szczególnie zachwyca, ponieważ przede wszystkim moje klematisy tutaj zaczęły żyć. Tutaj miałam klematisa, którego zawsze wypominam mojemu mężowi, ponieważ zawsze mi go tutaj ścinał pod kaszarką, ze względu na to, że nasz robot nie dojeżdża na tą ścieżkę z tej strony. Natomiast no, zrobiło się tutaj ekstremalnie kolorowo i zaraz Wam tutaj pokażę wszystko jeszcze na zbliżeniu. Tutaj wygląda ta ścieżka, zobaczcie. Przepiękna właśnie, przepiękna nasze cudowne właśnie róże, o których Wam teraz opowiadałam. I tutaj jest więcej różnych odmian róż. Jak widzicie też jeszcze naparstnice. To są naparstnice, które się same wysiewają. I one teraz właśnie są w etapie takiego już przekwitania. Ja niedługo będę je usuwać. Mam tu też werbenę patagońską. Powiem Wam, że ona się tutaj bardzo słabo wysiewa, ale fajnie, bo delikatnie tu wygląda. No ale zobaczcie, jak tutaj pięknie zaczynają wyglądać lilie. I tu mam też taką jedną z egzotycznych róż. Powiem Wam tak, ja tych egzotycznych róż zbytnio nie lubię, bo one są różne. To są Siu, In Pink, Siu, In Rose, różne serie. Tu na przykład jest See You in Pink. O, teraz mi opadają płatki już po deszczu. Wiecie co, wyglądają fantastycznie, natomiast to są jedne z róż, które moim zdaniem gorzej rosną. I skusiłam się nimi kilka razy. Dostałam też jedną w prezencie, daną od serca. I nawet ta od serca nie rośnie tak, jak powinna, więc ja tu je trzymam, bo one się fajnie komponują gdzieś takimi właśnie płatkami, ale no na przykład przy tych różach, przy tych liliach wyglądają też bardzo orientalnie, ale jednak takiego szału nie robią, więc powiem Wam, że jeżeli chcielibyście takie orientalne róże wprowadzić w ogrodzie, nie wiem, może macie jakieś inne z nimi doświadczenia, ale warto się tutaj po prostu troszeczkę zastanowić. Natomiast tutaj mam właśnie kolejną różę. To jest dosłownie ta sama róża, którą Wam pokazywałam, ale tutaj już ma takie przekwitające też pąki, więc ją tutaj będę ogławiać, ponieważ ta seria Rococo to nie jest tak, że jej nie trzeba ogławiać, ale ona jest doskonałą serią, która cały czas po prostu kwitnie. No i tutaj mi marcinki mocno wyrosły. Ja moich marcinków nie ścinam w maju, w czerwcu. Można je właśnie tak, wiecie, o połowę podciąć i one wtedy będą też niższe jesienią, ale ja lubię, jak one to są jesienią takie właśnie wielkie po prostu krzaczory, bo robi się tutaj po prostu dziko, jak wiecie, ja kocham tą dzikość. No i tutaj możecie też zobaczyć właśnie, jak pięknie już klematis porasta tą stronę, jak tutaj cudnie floksy wyglądają, jak pięknie idą kolejne klematisy. I ta strona tak naprawdę jest taką stroną, na której w tym sezonie tego nie widać, ale puściłam tutaj róże na ogrodzenie i one właśnie tutaj mają zdominować całą tą siatkę. Rozmawialiśmy tutaj z sąsiadem, że będzie tutaj dużo kolorowo, nie przeszkadza mu to, także będą i róże, i będą właśnie klematisy. I będą się pięknie właśnie po tym ogrodzeniu piąć. Ja mam wrażenie, że mój ogród lubi być dziki. To jest bodziszek rozan. Ja teraz kucam, ale zobaczcie, jak wstanę. To jest bodziszek rozan. I tu są dwie sadzonki. Ja nie wiem, o co chodzi w moim ogrodzie. Chyba faktycznie kompost też tak cudownie na te rośliny działa. Bardzo często jest tak, że piszecie mi w komentarzach, że na przykład jakaś roślina u Was jest dużo niższa standardowo niż ona jest u mnie. Faktycznie moje rośliny dostają jakiegoś takiego powera właśnie tego kompostu. Ja też nawożę obornikiem, ale żeby było zabawniej, rzadko nawożę byliny, ponieważ jak już daję ten kompost, to ten kompost już fajnie na nie wpływa. Więc jestem tutaj po prostu zaskoczona tą dzikością. Zwłaszcza, że tutaj jeszcze mamy floksy i tu mamy przepiękną, słuchajcie, różę. Ja już Wam pokazywałam, zawsze powtarzam, że nie wiem, jak ją wymieniać nazwę. Marchenzauber. Ostatnio ścięłam ją do bukietu i w tym bukiecie po prostu najbardziej widać, jak ta róża wygląda niesamowicie i spektakularnie, ze względu na to, jak się cieniują jej płatki. Ale chciałam Wam tutaj jeszcze pokazać tak. Teraz mamy etap ścinania. Więc w lipcu możecie przycinać wszelkie ostróżki, które Wam przekwitły. Ja moje ostróżki, no zdecydowanie moja choroba, później jeszcze właśnie
odpoczynek w domu, później urlop. To wszystko spowodowało, że mam trochę zaległości. Będę ostróżki oczywiście ścinać. Oczywiście mogłabym też poczekać, żeby one tutaj do końca zawiązały nasiona, ale może zostawię jakiś pęd na którejś. Natomiast no dużo tych ostróżek mam, więc nie chcę takiego już, wiecie, efektu robić, bo one później wyglądają źle. A jeżeli teraz je przytnę, to bardzo często później właśnie w drugiej połowie lata jesienią pięknie jeszcze kwitną. I chcę wam pokazać po prostu hit, bo mam tutaj, ja wam kiedyś opowiadałam, że mieliśmy reklamę kręconą w ogrodzie. To już było chyba z 3 lata temu i podczas tej reklamy zostały tu wsadzone dalie w takich kolorach, których ja na rabatach nie mam, czyli takich na przykład mocno żółtych. I proszę, wyobraźcie sobie, no i wyobraźcie sobie, że ja je zostawiłam, bo one wtedy super kwitły, bardzo obficie. I co roku te dalie mi po prostu tutaj pięknie wychodzą i zimują. I cały czas dają mi o sobie znać i przypominają, że ten żółty w ogrodzie jednak, wiecie, przebija się. Ale moje podejście do żółtego w ogrodzie też się już mocno zmieniło. Lubię dawać żółty w ogrodzie. Na tej rabacie może bym niekoniecznie w ten sposób go skomponowała, jak teraz jest. Trzeba to zrobić z jakimś, wiecie, zamysłem. Natomiast uważam, że jest to cudowny kolor, tak samo jak ten pomarańczowy, który wam pokazywałam przy lwich paszczach. Na mojej hortensjowej rabacie przycięłam już wieczorniki damskie, które tutaj były. To była tych piękna, fioletowa chmura, która zachwycała. Miałam tutaj też posadzone dwie szałwie Amistad. Jedna już fajnie wyrosła, drugą chyba klimatki mi tu zjadły, niestety. Ale tak jak mówię, to jest cały czas walka. I teraz zobaczcie, to jest przepiękna hortensja Phantom. Ona rewelacyjnie już urosła. Ona była wsadzona w zeszłym roku chyba na wiosnę. Więc teraz jest to dla niej drugi sezon i jest naprawdę już duża. Jak będzie w pełni rozkwitu, to sami zobaczycie, jest to wielka, spektakularna hortensja. Ja wiem, że za jakieś dwa sezony będę musiała te hortensje tutaj praktycznie gdzieś porozkładać po ogrodzie, ale mi zależało na tym, żeby one już od początku tworzyły fajny efekt. No ale zobaczcie, co tutaj się stało. Tu mam hortensję Vanilla Fuzz i hortensje bukietowe lubią słońce. Natomiast ze względu na to, że rosł mi tutaj wieczornik damski i ja chciałam, żeby on mocno zawiązał nasiona, popełniłam jeden błąd. Chciałam dużo tych nasion oczywiście, więc zostawiłam dwie ogromne sadzonki. Tak naprawdę mogłam je mocno przyciąć, zostawiając tylko pojedyncze takie już, wiecie, pędy z nasionami. Ale zostawiłam dwie i ten wieczornik damski nie dość, że mocno jeszcze czerpał energię właśnie koło tej hortensji, to też ją bardzo przysłonił, bardzo ją zdominował i ja widzę, że ona wypuściła tutaj mniej pędów. Ma takie malutkie, które pewnie jeszcze jakoś w sezonie wyrosną, no ale jednak tak jest. Więc jeżeli macie tak jak ja, że lubicie mieszać wiele roślin na rabatach, i też chcecie, żeby właśnie zawiązały nasiona, żeby te nasiona zebrać, albo żeby one wam się wysiały, tak jak na przykład wieczorniki damskie, które wysiewają się teraz i one będą kwitnąć w kolejnym roku, to warto właśnie te, które są bliżej, chociaż trochę poprzycinać, żeby nie zdominowały wam innych roślin. Jak zobaczycie, to ja też zostawiłam czoski i te czoski już tutaj też zawiązały nasiona. Czoski też Purple Sensation, one potrafią się też fajnie z nasion wysiewać. Na koniec tego odcinka chciałam wam pokazać jeszcze kolejną piękną różę serii Rococo. Jest to róża akurat czerwona. Fantastycznie kwitnie, fantastycznie rośnie, ma tutaj naprawdę trudne stanowisko. W dzisiejszym odcinku chciałam wam pokazać właśnie taki lipcowy, trochę spacer, trochę porad. Mam nadzieję, że dużo z niego wynieśliście. No i mam nadzieję, że też ten lipiec wykorzystacie na odpoczynek, ale też na taki właśnie relaksujący wysiew swoich nasion po to, żeby w przyszłym roku właśnie cieszyć się tymi wszelkimi roślinami bylinowymi czy wszelkimi roślinami dwuletnimi, które teraz możecie jeszcze śmiało do końca lipca wysiewać. Dziękuję wam za dziś.